Siemanko, Dyszka z tej strony. Zapraszam na kolejny odcinek z kartami. Dzisiaj wlatuję na rejony Hobby Box Extra Klasa, seria pierwsza. Szukaj kart z autografami, fragmentami koszulek oraz wielu kart limitowanych. Właśnie w takim boksie na pewno coś tam jest fajnego. Następny odcinek będzie 24 saszetki, właśnie cały box, retail box. Czyli tutaj tak naprawdę może wlecieć coś, albo nie wlecieć nic. No ale zaczynamy, koncentrujemy się na tym. Puzzle już aktualnie są nieaktualne, ponieważ konkurs się skończył, ale tego nie będę objaśniać. No i lecimy. Mam nadzieję, że będą fajne trafy, fajne karty. 10 saszetek. Jak sami widzicie tutaj można trafić różne wersje z podpisami. True Patriots, później Game Jersey właśnie z kawałkiem koszulki. Team Spirit, czyli dwie, dwie osoby, dwóch piłkarzy podpisy. No, i lecimy, słuchajcie, lecimy. Otwieram troszkę niefortunnie, tak, ale otwieram i mamy tutaj. Powiem Wam od razu, że jest tutaj gruba karta, czyli to jest Team Unity, ale zostawię ją na sam koniec, i no, ja mam takiego dziwnego parta. Od razu wyczułem, pierwsza saszetka od razu jest grubo, gruba karta. Zobaczymy z, na sam koniec, ewentualnie w połowie co tam będzie. Lecimy na razie tutaj z kartami z innej saszetki. Jarosław Kubicki. Kolejna karciożka tutaj mamy Muci z Legii Warszawa. Lech Poznań, Marchwiński, Warta. Proszę bardzo, Wall World, World, Tudor. Ja nie wiem czy miałem tą kartę, ale Myślę, że na pewno się przyda do uzupełnienia albumu. No i jeszcze jedna tam będzie, karcioszka specjalna. Tu mamy Górnik Zabrze i Paweł Wszołek Rivals Forever. Ok, spoko. I karta 1 na 150 z Pogoni Szczecin Dante z Tipica. Super. Lecimy z kolejną saszetką. Na razie już nie będę dotykać. Która jest grubsza, która jest tłudsza, czy coś takiego. Po prostu pierwsza od razu była wyczuwalna, no i lecimy. Mateusz Cholewiak, bazówka Rasak. A co za tym idzie, jak otworzę boxa no to będzie uzupełnianie albumu i zobaczymy, ile kart tak naprawdę będzie brakować do samego końca albumu. 1 na 150. Bardzo fajnie. Tutaj takie właśnie karty będą wpadać. I ostatnia karta mamy tutaj z podpisem Authentic Signature. Jest to level pierwszy Kacper Chodyna Ok. No i pięknie. Bardzo fajnie. Mamy tutaj kartę z podpisem na 169. Level 1. No i damy go na razie tutaj. Myślę, że też od razu go damy. Do koszulki, żeby nawet e, tu się coś już nie, nie stało, tej karcie. Czyli to już jest mój drugi podpis w tej kolekcji. Ok, Kasper, Chodynia, chodyna. No i e, zobaczymy, czy w tych saszetkach jeszcze coś fajnego znajdziemy. Na pewno będzie jeszcze gruba karta. Czyli, <laughs> ok, tu mamy puzel, który tak naprawdę już <laughs> nie, nie obowiązuje, e, i lecimy. Ruch Chorzów Michalski, bardzo fajnie, e, Pogoń Szczecin Gamboa. Tego już y, mam Oshimę, e, Josue Legia Warszawa, e, kolejny Olszewski. OK, Team Spirit Śląsk Wrocław, bardzo się cieszę, że to trafiłem. E, nie wiem czy nie powtórka, ale jak coś to będę miał na wymianę. Luis Machado e, i ostatnia karta to jest 1 na 150. Wladan Kowaczewicz, ok, bardzo fajny traf. Myślę, że to też wleci w koszuleczkę. No i tutaj przewróciła się podstawka, lecimy z kolejną saszetką. Ja już powiem Wam szczerze, że jestem zadowolony, choć nie wiem co to tam za team logo będzie. Kawałek, no ale zobaczymy, Grosicki, Hoti Welde, Welde? Weld, dokładnie tak, z Lecha, Mamy tutaj Patryk Sikora z ruchu Chorzów, Pogłębionej Szczecin e, Łęgowski. Ok, na razie sobie to odłożę. E, Wójtowicz znowu ruch, bardzo fajnie. O, tam gruba jakaś karcioszka. Jest Team Spirit e, z Śląska, nie ze Śląska, tylko z, e, z Gliwice I 1 na 50. Ok, z Radomiaka. No, powiem Wam szczerze, bardzo fajnie. To już damy go sobie tutaj też. Na razie tak, to będzie na razie druga najlepsza karta i jeszcze troszkę powiem Wam, że saszetek zostało, no bo jakby nie było, no jest tego dużo i może zrobimy teraz tak, że większość pomyślało, że na koniec będę otwierał tą saszetkę, a ja otworzę ją po tej saszetce z tą właśnie tą najgrubszą. Leonardo Rocha, ok, Ruchorzów Ruch długoż, Pogoń Szczecin. Lasibic Legia Warszawa kapustka proszę bardzo. O i dwie takie specjalne, czyli e, będzie tam jeden na 50 albo może jeden na jeden, <laughs> to by było dopiero gruby. Damian Jakubik. E, ok. No i tutaj mamy o kurczę, ale piękna karta. Team Spirit e, i to będzie chyba jakaś limitka. Team Spirit mamy tutaj luka zachowić i ja nie wiem czy chyba mam jego autograf tak jest to limitka 29 na 40 no słuchajcie te hobby boxy naprawdę dosyć mocno oddają na zasadzie trafów ok i to jest kolejna taka karciocha bardzo fajna damy ją tutaj czyli to jest druga jedna z lepszych no i lecimy z tą kartą no wiecie którą tak na którą ja też czekałem, ok, żeby ją tutaj nie za bardzo. E, I uwaga, uwaga. Ja może od razu zrobimy tak, że Team Unity i chyba to jest y, zagłębie Lubin. E, coś tak mi się wydaje, bo kolory są takie same. E, dokładnie tak. Dawid y, Kurminowski. Jest to Team Unity 13 na 15 Ok. I tak to właśnie wygląda. Super. Ok. Team Unity. I na razie damy go tutaj. Nie wiem, czy się zmieści. Zmieści się pięknie. Później wleci, oczywiście, do jakiejś folii ochronnej. No i spoczko. No i, i tak jest. No i teraz zobaczmy le tutaj pozostałe trafy. Kun, Olsen, Podolski. To już jest druga karta Podolskiego, moja. Kupczak. LKS łódź i jeszcze dodatkowo jeden na 150. Karta bardzo fajnie. I lecimy. Wątpię, żeby były już jakiekolwiek podpisy, bo mamy dwie karty. E, dwie karty właśnie. Jedną Team Unity, jedną z podpisem. A resztę zostawię sobie. Dobra, mamy Bartosz Kopacz. Następnie mamy tutaj ŁKS, KUNA. Znowu ŁKS, Kolejny Romanczuk. Myślę, że tutaj to nam starczy. I fajna karcioszka wpada. Dziekoński Bramkarz na Team Spirit. I znowu karta 1 na 50. To nie jest limitka, ale bardzo fajnie, że taka wpada Team Spirit. No i tutaj 1 na 50 z Rakowa Częstochowy. Liderman. Lederman na 1 na 50 i wlatuje tutaj. Troszeczkę, może podwyższe tak o dokładnie, żeby teraz było widać. Mamy jeszcze, słuchajcie, trzy saszetki i zobaczymy, co w nich jeszcze ciekawego znajdziemy. Lecimy dalej, a potem zapraszam na kolejny odcinek. Górnik zabrze. Górnik zabrze, puszcza. Okej. Okay. Legia Warszawa i tam świecąca też Legia Warszawa. Augustyniak, Team Spirit, Kajetan, Schmidt. Okej. Okay. O i piękny Martin. Wallward. World. Czyli to będzie limitka limitowana na 1 na 130. Ok, damy go już tutaj, nie mam e, podstawek. I z Legii Warszawa e, Jusue 1 na 150. To też jest bardzo dobry traf i z miłą chęcią go się pozbędę. Dobra. E, I dwie ostatnie saszetki. No, powiem Wam, fajny boksik, bardzo fajny. Możecie napisać, czy Wam trochę się podoba. Z Woliński. Szymczak. Da Silva. Polkowski Steczyk, Team Spirit Piast, Gliwice, elegancko. No i pierwsza karta. W końcu wchodzi True Patriots. Jedna z dziewięciu. No w końcu, bo już myślałem, że taka nigdy nie wejdzie. Damian Jakubik, proszę. Radomiak Radom, jest pierwsza. No i mamy kolejną kartę 1 na 150. Bardzo fajnie. No i jest w końcu True Patriots. Od razu ją też tutaj do. Foliki dam, ale to idzie do albumu, wiadomo, jeszcze tylko 8, bo ich jest, tych kart jest 9. No, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, no i ostatnia saszetka, czyli dziesiąta z Hobby box I Dawid 13 na 15 Proszę bardzo, dwa kawałki e, puzelka. Ale ja akurat e, tutaj ekstra klasa, czyli taki można powiedzieć dwa puzelki, e, seria pierwsza. Ok, lecimy z ostatnią saszetką. No i mamy tam na końcu chyba coś fajnego Team Spirit. Dobra, Rakoczy Piast Gliwice, e, ładny tutaj Korona Kielce. World, tam się wyłania i chyba będzie jeden na 50. 1 na 50 to jest akurat specjalna i tu Tomasz Peckhardt z Legii Warszawa. I ostatnia karta jest 1 na 150 z Pogoni Szczecin. No i słuchajcie, naprawdę bardzo fajne trafy w tym boksie Hobby box. No i co, mogę go tylko polecić. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć.